Co to jest przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych i jakie są jego przyczyny? Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych jest chorobą niejasno zdefiniowaną i zazwyczaj określenie to dotyczy bólów gardła, trwających powyżej 3 miesięcy połączonych z objawami stanu zapalnego migdałków stwierdzanymi w badaniu wziernikowym gardła przy użyciu szpatułki i czołowej lampki laryngologicznej z odczynem ze strony węzłów chłonnych. Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych jest najczęściej następstwem ich nawracających zapaleń. Przyczyną jest zakażenie mieszane bakteriami tlenowymi i beztlenowymi, które mogą bytować także w postaci TZW, biofilmu. Choroba może przebiegać z przerostem migdałków podniebiennych, częściej w wieku młodszym, lub bez niego. Zobacz. Przerost migdałków u dzieci. Jak się objawia przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych? Objawy przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych są mało specyficzne. Chorzy zwykle skarżą się na miernie nasilony ból gardła, uczucie zawadzania przy połykaniu, przykry zapach z ust, zaleganie wydzieliny w kryptach migdałków powodujące konieczność ich wypłukiwania lub wyciskania, stałe niezbyt znaczne powiększenie węzłów chłonnych podżuchwowych, niekiedy stany podgorączkowe, co robić w razie wystąpienia objawów. Zgłosić się do laryngologa? Jak lekarz stawia diagnozę? Rozpoznanie ustala się na podstawie zgłaszanych dolegliwości oraz wyniku badania wziernikowego, zaczerwienione łuki podniebienne, zaleganie treści w kryptach migdałków, ograniczenie ruchomości migdałków z powodu wzrostów, nieznacznie powiększone węzły chłonne podżuchwowe. W badaniach dodatkowych można stwierdzić przyspieszony opis zwiększone stężenie CRP, wzrost miana ASO. Badanie mikrobiologiczne posiewu z gardła jest z reguły ujemne. Jakie są sposoby leczenia? Płukanie jamy ustnej przy mało nasilonych dolegliwościach, antybiotykoterapia w przypadkach zaostrzeń stanu zapalnego, leczenie immunostymulujące, leczenie chirurgiczne w przypadku braku poprawy po zastosowanym leczeniu usunięcie migdałków podniebiennych, tonsylektomia. Co robić, aby uniknąć zachorowania? Należy zgodnie z zaleceniami leczyć ostre epizody zapalenia migdałków podniebiennych, które nieprawidłowo leczone sprzyjają rozwojowi zapalenia przewlekłego.